kiedyś zaczynał cosplay. I zaczynał w ogóle, odnosi się do wszystkiego, co robimy, jako czy to nasze hobby, naszą pasję, czy w ogóle coś, co jest takie przejściowe i kiedyś tam minie. Każdy też, jeżeli coś z reguły zaczyna, zaczyna to dlatego, że mu się to w jakiś sposób podoba, że chciałby to robić, chciałby to w jakiś sposób kontynuować. Każdy jakoś coś zaczynał. I nieważne, czy to był cosplay, czy to było jakieś tam pisanie powieści, książek, każdy na pewno miał ten swój pewien początek. I na początku, kiedy zaczynamy, kiedy poznajemy tajniki danego hobby, danej dziedziny, to wszystko wydaje się takie super fajne, zajebioza, że wszystko poznajemy coś nowego, uczymy się, prawda, chłoniemy z reguły wiedzę jak gąbka. No i powiedzmy, że już się czymś zajmujemy przez jakiś czas. Powiedzmy, że siedzimy w tym cosplayu, prawda, skoro no, już się tego uczepiliśmy na tym kanale, to będziemy się z tego trzymać. No i w pewnym momencie, patrzycie, jest konkurs. To jest ciekawe, bo kiedy ja zaczynałam, ja w ogóle nie miałam pojęcia, że jest coś takiego jak konkursy cosplay. Bo wtedy to nie było jeszcze aż tak popularne, mi się wydaje, i ludzie tam, no, jak już chodzili, to tak bardziej dla żartów, a nie dlatego, żeby jakoś poważnie potraktować to, żeby, wiecie, wygrać nie wiadomo jakie miliony, żeby nabić sobie fame czy coś takiego. Ja na mój pierwszy cosplay poszłam, konkurs cosplay poszłam w sumie tylko po to, żeby, no nie wiem, sprawdzić się, jak będzie to działało, kiedy zostanę na scenie zupełnie sama. Osobiście uważam, że to był, że mój występ pierwszy to był jeden wielki żart, bo o ile miałam jeden z moich ulubionych strojów, tudzież Coena, o tyle moja próba zrobienia scenariusza i w ogóle wszystkiego solowego to było tak wymuszone, że ja bym najchętniej wymazała to z pamięci. W tym momencie dobrze, że jestem fanką uczenia się na własnych błędach i nie wymarzę tego z pamięci sobie w żaden sposób. Aczkolwiek, no to było słabe. W każdym razie, w momencie, kiedy macie już ten konkurs cosplay, jesteście, siedzicie w swoim hobby, w swojej pasji już przez pewien czas, nagle takie macie taką myśl, taka myśl wam świta, że hej, fajnie byłoby pójść z tym na scenę. No i co? No idzie się, prawda? Jest albo nie ma rundy jury, pisze się jakiś tam scenariusz, pisze się taką rozpiskę dla konferansjera, pisze się też rider tak zwany techniczny, czyli te wszystkie rzeczy, które wam są potrzebne na scenie. To wszystko jest w zgłoszeniach, to tam się nie będę tym teraz zajmować. No i co? No, idziecie na swój pierwszy konkurs. I takie moim zdaniem najbardziej zdroworozsądkowe podejście w ogóle do każdego konkursu cosplay jest to, żeby przede wszystkim nie myśleć, że ja chcę wygrać, ja muszę to wygrać, bo to jest z miejsca tak naprawdę zgubne myślenie. Najlepiej jest takie podejście i zauważyłam je wielokrotnie, bo jak występowałam w kabarecie i jak występowałam na scenkach moich, gdzie mam tak naprawdę dwie solowe wygrane, to za każdym razem wygranymi były te występy, które po zejściu ze sceny miałam poczucie, że dałam zajebisty występ. I nieważne, czy to właśnie chodziło o kabaret, który jest zupełnie czymś innym niż cosplay. Więc jakby moim zdaniem to działa. Bo w momencie, kiedy wy czujecie, że macie zajebistą scenkę, to publika też to zaczyna odczuwać. I łącznie oczywiście z jury. I w ten sposób naprawdę dodajecie sobie sami tego zarąbistego odbioru. No ale przecież nic nie może być tak piękne i kolorowe, prawda? W pewnym momencie, gdzie mam wrażenie, to się może zrodzić, nie mówię, że się zradza zawsze, ale w pewnym momencie, gdzie ja to zauważyłam też po części ludzi, które obserwuję w internecie, po części cosplayerów, gdzie oni zaczynają pojmować pewne konkursy cosplay, i to niekiedy widać naprawdę za kulisami, i to widać takie bitnie, że aż mi jest naprawdę szkoda tych ludzi. Zaczyna się rodzić w nich takie przeświadczenie, że to wszystko jest jednym wielkim wyścigiem szczurów. Czy lubicie, jak chomik biega w waszym kołowrotku? Czy uwielbiacie gryzonie biegające w tej WFT bez żadnego celu? Czy kiedykolwiek mieliście szczurka? Jeśli tak, to porozmawiajmy sobie o ich wyścigach. Przeczytajmy sobie w ogóle z Wikipedii, czym jest wyścig szczurów. Wyścig szczurów to określenie pozbawionej sensu, bezwartościowej i niekończącej się pogoni, najczęściej wyczerpującego wysiłku współczesnych ludzi dążących do osiągnięcia materialnego i zawodowego sukcesu. Tak, i mam wrażenie, że niektórzy właśnie to tak do tych konkursów cosplay tak podchodzą. Ja oczywiście nie chcę tutaj mówić, że to jest nagminne i to ludzie robią całkowicie świadomie z podejściem takim, pójdę to wygram.
Nie, to jest takie, mam wrażenie, zjawisko, które pojawia się w naszej podświadomości. Ja też przez pewien czas tak miałam, aż w końcu w pewnym momencie się skapnęłam i takie Tima jebni się w głowę, tak nie powinno być, bo to nie w tą stronę działa. Bo co? Bo cosplay to jest zabawa. I w momencie, kiedy my nie mamy z czegoś zabawy, i mam wrażenie, że tak działa właśnie ludzki mózg, i w momencie, kiedy my nie mamy z czegoś zabawy, z czegoś ubawu, to nie możemy, w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie z tego czerpać radości, nawet jeżeli zwyciężamy, bo zwyczajnie robimy z tego pracę, robimy z tego taki, wiecie, błędne koło, gdzie po prostu jak biegamy w kółko wokół siebie, tylko robimy po drodze cosplaye, idziemy na scenę, próbujemy wygrać, ale nie ma w tym żadnej radości, żadnej podjarki postacią, ani niczego takiego. Z tego tytułu właśnie może się na przykład komuś wyczerpywać tak zwana wena na cosplaye. Mnie ostatnio też złapał taki kryzys, bo przygotowuję strój na konkurs i wkurza mnie podejście, że nazywam to w ogóle strojem na konkurs, bo jakby uwielbiam postać, cenię ją, ale no kurwa, to na konkurs dodaje taki smutny wydźwięk temu w ogóle kostiumowi, że aż naprawdę jest mi szkoda samej siebie. Więc no robienie wyścigu szczurów, ja nie mówię, że wyścigu szczurów nie będzie, bo mamy czasy, jakie mamy, mamy to, co mamy, prawda? Fandom jest, jaki jest i no w pewnym momencie nie da się, wiecie, nie próbować ścigać się może nie tyle o perfidną atencję, co o sam odbiór, bo nas udupiają w tym momencie nawet media typu Facebook czy Instagram, które notorycznie cną zasięgi, bo im się zmieniają algorytmy, bo brakuje, wiecie, im hajsu, bo zawsze jak się nie wie, o co chodzi, to się chodzi o pieniądze. Ja rozumiem, że jeżeli po iluś tam latach w cosplayu ktoś naprawdę zaczyna mieć ochotę, żeby pójść w tą stronę wygrywania na konkursach, to jest jak najbardziej naturalny odruch, bo my chcemy się doskonalić w czymś, prawda? Ale nie róbmy z tego dla siebie przymusu, bo jeżeli my coś robimy przymusowo, no to generalnie już to traktujemy jako taką smutną konieczność, bym powiedziała, którą w dodatku narzucamy sobie z własnej woli, takiej podświadomej woli, no i z tego robi się wtedy, no nie wiem, mam wrażenie, że gorsza sytuacja niż pracowanie w firmie, której się nie do końca lubi. Moim zdaniem najfajniejsze takie podejście, i chyba o tym wspomniałam, albo i nie, nie wiem, ale najfajniejsze takie podejście, jeżeli idziemy na konkurs cosplay, ja tutaj nie mówię o poziomie, wiecie, tych międzynarodowych czy maskarady, ale mówię tu o takich konwentach, powiedzmy, średniej wielkości, gdzie, okej, są fajne nagrody, ale po pierwsze, jak już macie robić scenkę, nie patrzcie na te nagrody, ja nigdy na nie patrzyłam i jakoś mi z tym dobrze. Niepotrzebnie się nakręca wtedy człowiek, bo jak patrzycie na nagrodę, że za pierwszym jest o, jest to i tamto, o jeny, chciałabym to i tamto, a za drugie jest to, o jeny, to też, no to w tym momencie, jeżeli faktycznie nie zyskacie żadnego miejsca na podium, żadnego wyróżnienia, no to troszeczkę jest smuteczek. A tak jak nie znacie nagród, no to idziecie tak na jolo, na podium, powiedzmy, i dowiadujecie się, że wygraliście to, to i tamto i to jest takie, aha, fajnie, super, spoko, zawsze się przyda. Natomiast, no, podejście takie, że muszę przyjść i wygrać, jest złe. Moim zdaniem powinno być takie podejście, że no, idziecie na ten konkurs, wiecie, że macie fajny strój, że się w nim dobrze czujecie, wiecie, że macie jakieś tam podobieństwa do postaci, dobrą scenkę, no to idźcie z tym przeświadczeniem, że wyjdę, zagram tak, że wszystkim szczęki opadną i zejdę. Nie, wygram. Wszystkim mają opaść szczęki. I wierzcie mi, to działa. Mówię to jako człowiek, który od prawie 10 lat jest na scenie pod różnymi rolami, więc jakby, no to działa. I to jest, nawet jeżeli się nie wygra, to i tak pozostaje takie zajebiste uczucie w tobie, że mimo, że nie wygrałeś i trochę szkoda, to dałeś tak dobry występ, z którego jesteś zadowolony czy zadowolona. To jest mega ważne, bo w tym momencie, jeżeli my sami, będąc krytyczni względem samych siebie, mówimy sobie, że zrobiliśmy coś zajebiście, to wierzcie mi, że to jest największa pochwała, jaką możemy w ogóle otrzymać. Nie od osoby trzeciej, nie od naszego idola, tylko właśnie od siebie samych, gdzie mamy w sobie krytyk. Ktoś może pomyśleć, że hej, ja przecież siebie nie krytykuję, ja mam do siebie takie zdrowsze podejście. Cytując moją nauczycielkę śpiewu, każdy ma w sobie krytyka i jeżeli on się zamknie, to wszystko będzie dobrze. Więc wyobraźcie sobie teraz sytuację, że wy macie tego krytyka, który was nie krytykuje, ale chwali. Moim zdaniem zajebiste uczucie, bo to jest krytyk, który zna was na wylot.
lepiej niż ktokolwiek inny. Więc no, idźmy na konkursy cosplay wszelkiego rodzaju z takim zajebistym przeświadczeniem, że damy, zrobimy coś fajnego, co się spodoba ludziom, być może też trafimy w gusta jury i coś wygramy, bo robienie wyścigu szczurów jest bardzo niezdrowe. Ostatnio przy rozmowie z jedną ze znajomych, ze znajomych osób, które cosplayują, właśnie usłyszałam tekst, że przez jakąś tam przegraną na konkursie cosplay ktoś tam zrezygnował i myślę, że to nie jest pojedynczy przypadek. Ale no, jakby człowiek uczy się na błędach, w cosplayu też trzeba być wytrwałym, więc z tą pozytywną myślą zostawiam Was dzisiaj, prawda, tak wyjątkowo. Pamiętajcie, żeby subskrybować, napiszcie w komentarzu w ogóle, o, jeżeli, jakie Wy macie odczucia co do wyścigu szczurów, bo jestem ciekawa, czy to jest tylko moje zdanie, bo ja tutaj sobie mogę gadać, ale jeżeli macie coś, co by fajnie było z tym podyskutować, no to walcie w komentarzach. Pamiętajcie subskrybować, naciśnijcie sobie dzwoneczek, jeżeli chcecie mieć takie tam powiadomienia o filmikach. Zapraszam Was standardowo na mojego Facebooka, na Instagrama. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!